Panie Tomaszu, pisze Karol z Kalisza, słucham każdego ranka pańskich felietonów, są bezbłędne i młodzieżowo odjechane. No to tyle. Później Karol pisze już nie na temat. Otóż nawiązując do felietonu o mandatach, dzieli się refleksją, że można wyciągnąć jeszcze parę groszy od kierowców w prosty i skuteczny sposób. Wystarczy pobierać opłaty za prąd zużywany przez samochody. Jak wiadomo, każdy ma w samochodzie alternator, akumulator, różne żaróweczki, przekaźniki. Wystarczy na głównym kablu zasilającym wszystkie urządzenia w samochodzie założyć licznik elektroniczny, który sam będzie wysyłał dane o zużyciu prądu do centrali. Aby uprościć działanie tego patentu, wystarczy rozszerzyć możliwość systemu poboru opłat na autostradach via TOL o kontrolę liczników elektrycznych w samochodach. Duża kasa by z tego była, bo bramki już są, system działa, nakłady nikłe, a poboru prądy duże. Żeby system był jeszcze bardziej wydajny, wystarczy stworzyć w samochodzie opcję, która niezależnie od kierowcy poruszałaby elektrycznymi szybami, przestawiała lusterka, włączała wycieraczki, a nawet klakson. Karolu, twój pomysł jest tak potwornie, idiotycznie durny, że istnieje możliwość granicząca ze strachem, że rząd potraktuje go poważnie i wprowadzi w życie. Dlatego milcz i nie licz, że powiem cokolwiek o twoim pomyśle w RMF FM. Zapomnij, chłopie, zapomnij.